problem bezdomności to jest taki, że na pewno głodny nie zrozumie sytego albo odwrotnie. Syty nie zrozumie głodnego. Bo trzeba być w tej sytuacji i żeby cokolwiek liznąć, jakiekolwiek tam bezdomności, problemów, tych wyrzutków w sumie społecznych, no bo tak ich trzeba nazwać, to trzeba było razem z nimi przeżyć te minimum miesiąc, półtora, spróbować się utrzymać, zobaczyć jakie są zachowania, jak to sobie radzi i jak sobie pomaga. Bo mimo wszystko, że jesteśmy tak zwanymi lumpami i się rozpoznajemy w sumie na odległość, to jak któryś od któregoś czegoś potrzebuje, to się dzielimy. Zasada jest jedna, że co kto to będzie, to jest przede wszystkim dzieli się. Ja nie mówię tutaj o alkoholu, ale nawet głupi zdobyty jakiś tam papieros, to się zostawia koledze, jak jest w potrzebie. Jak się jeden dostanie jakąś kanapkę, a drugi jest głodny, niepisane takie prawo istnieje, że się dzielimy. Mimo, że nic nie mamy i nie ma się czym dzielić, a tym ostatnim jesteśmy się w stanie zawsze podzielić. Bardzo proszę, powiedz, jak masz na imię, ile masz lat? Mam na imię Janusz, mam 65 lat. Od jak dawna jesteś bezdomny? Od 20. No to dwie dekady. No. Co się stało, że jesteś właśnie osobą w kryzysie bezdomności? Interesy. Nie poszły tak jak trzeba, zostały długi. Czyli krótko mówiąc, bankructwo. No i dochodzi do tego, że albo zapłacić pieniądze i do końca życia pracować, albo ich nie płacić i mieć święty spokój. Straciłeś majątek? Miałeś dom na pewno? No miałem wszystko. Miałem trochę więcej pieniędzy jak przeciętny człowiek. Może to nie był jakiś tam majątek wielki, ale ja to określam mianem, że trochę więcej pieniędzy miałem od innych. Ale przyszedł taki czas, jaki przyszedł i czas dla mojej firmy się skończył, poszło bankructwo. O czym się zajmowałeś? Ach, to była wielobranżowa działalność. Czy miałeś rodzinę? Tak. Żonę, dzieci? Żonę, dzieci. Podejrzewam, że mam dalej. To znaczy żony nie, ale dzieci tak. A czy masz z nimi kontakt jakiś? To znaczy, będę próbował teraz nawiązać. Bo będą mi potrzebne te kontakty. A jak dawno ich nie widziałeś? Jak długo? 10-11 lat. W ogóle pochodzisz z Wrocławia? Nie. W ogóle przyjechałem ze Szczecina do Wrocławia. No to kawał drogi. Ale to różnie mieszkałem i w Białymstoku, i w Warszawie, w Szczecinie. Ale chyba taki Wrocław jest najbardziej przyjazny w sumie. Właśnie o to chciałem zapytać, bo oczywiście mówimy z punktu widzenia osoby bezdomnej, prawda? Tak. Czym różni się to miasto od pozostałych? No to znaczy, nie ma tej agresji, to jest pierwsza rzecz. Raczej dosyć spora tolerancja dla tego typu ludzi przez ludzi odwiedzających Wrocław i tak dalej. Nie ma. Jest jakaś tam nawet wyrozumiałość, życzliwość. Nie ma tego, że jesteśmy wyganiani, przeganiani. Wiadomo, że w instytucjach publicznych, jak skorzystanie z toalety i tak dalej, to no raczej jesteśmy wypraszani. Mhm. Jeżeli się nie zdążymy
przypuśćmy, wymyć gdzieś tam w jakiejś galerii czy tego, to raczej jesteśmy zatrzymywani, nie wpuszczani. Z tego tytułu, żebyśmy się nie mogli chyba obmyć i żebyśmy wyglądali tak, jak wyglądamy. Ale to już kwestia jest zaleceń, poleceń dyrektorów, że ludzie wyróżniający się inaczej raczej są... Niemile widziane. Może nie tyle niemile, co wręcz. Wręcz. Jak sobie radzisz tutaj właśnie we Wrocławiu, jeśli chodzi o zaspokojenie tych podstawowych potrzeb? Jedzenie, spanie, umycie się. To znaczy, no tak jak mówiłem, że podstawowe środki higieny to przede wszystkim bieżące obmycie tam rąk, twarzy i tak dalej, jakieś tam podmycie się ewentualnie, to wykorzystać trzeba sytuację po galeriach albo w McDonaldzie czy tam w KFC, w takich tych, gdzie jest tłum, że można się przemknąć. No a tak to są noclegownie, które oferują kąpiel. Między innymi tutaj we Wrocławiu to jest Małochowskiego, ale tam jest jeszcze jedna możliwość na Katedralnej, też tam jest możliwość wykąpania się, no i dokonania jakiejś tam małego przeprania, czy to koszulki, czy skarpet. No i przy takiej pogodzie można sobie wysuszyć to wszystko. No i jeszcze jest taka rzecz, że noclegownie tu we Wrocławiu oferują swoje usługi, ale dla ludzi tylko niespożywających alkoholu. Czyli trzeźwość. Trzeźwość jest warunkiem, którego nie spełnia 70% osób bezdomnych, tak. No niestety nie oszukujmy się, że mając cały dzień wolny jakoś tam, jak to tutaj się w tym środowisku określa, wędkując, zawsze się na to piwo uzbiera, no i będzie je czuć zawsze. Dlatego nikt tutaj nie chce korzystać z tych noclegowni, bo ma to gdzieś. Czyli śpisz gdzieś na ławce, tak? Albo w pustostanie? Nie ma problemu. Ławka, czy jak chłodniej jest, to klatka schodowa przede wszystkim. No ale tutaj to już różnie jest, bo przeważnie jest awantura i szum. No ale ja się nie dziwię tym ludziom, bo jeżeli bezdomny przyjdzie bez tak zwanej butelki z sobą pustej, jakiegoś woreczka, tylko nabrudzi na tej klatce, no to sam jakbym był lokatorem, to bym nie był zadowolony. Ale można by było to zabezpieczyć. Nie trzeba od razu zanieczyszczać, będąc na klatce, ale przeważnie reakcja jest taka, że krzyczą i to jest najmniejszy problem, ale najczęściej straż miejska przyjeżdża. I straż miejska was zabiera, tak? To znaczy, no za co nas zabrać? Czy to jest kwestia jakiejś grzywny, nie wiem, mandatu? No po prostu nas przeganiają, krótko mówiąc, bo za wiele nie mogą też zrobić. To co, grzywny mi da, to co, pójdę odsiedzę. A odsiedzieć 2 tygodnie czy 10 dni za jakiś tam mandat, to przynajmniej w pierdlu to się człowiek wykąpie 2 razy w tygodniu i jeść dadzą regularnie. I śpi w czystym, prawda? No i w miarę możliwości w czystym. Po tych 20 latach, gdyby dzisiaj otworzyła się taka furtka, że możesz wrócić do społeczeństwa. Nie wiem, jakimś cudem te długi by znikły, a mógłbyś po prostu gdzieś zamieszkać i podjąć jeszcze jakąś pracę. Czy zrobiłbyś to? To znaczy w moim wypadku w tej chwili to jest, tak myślę, że uzbieram na jakieś, bo niedługo skończę 65 lat, to jakaś mi tam emerytura wypadnie. Jak jakiś komornik nie wyczuje jej i po 20 latach sobie nie przypomni, że jestem jakieś tam pieniądze jeszcze winny, chociaż to powinno wszystko ulec zatarciu już dawno, no ale komornicy nie mają litości, także w
tych wypadkach, to oni będą i po 20 latach jeszcze, nawet jak im się nie należy, będą nękać ludzi, bo oni od tego są. A jakby była taka możliwość, no z pewnością bym spróbował odbudować cokolwiek, ale to związane jest z kosztami. I nagle nie łudźmy się, że milion spadnie z nieba. Tak. Znaczy ja tutaj mam na myśli darczyńców, którzy czasami wychodzą naprzeciw. Tak, ale i pomagają. Dobrze, to na 100 jednemu się trafi, a 99 zostaje dalej. Może się trafić coś takiego, ale raczej przeważnie nie jesteśmy zainteresowani akurat tym, żeby wychodzić. Mówisz tak, jakbyś już do końca życia był tutaj na ulicy. Czy sobie to w ogóle wyobrażasz, bo każdy dzień... No ja wiem, że nie młodnieje, wręcz no przeciwnie. Człowiek się starzeje. Zdrowia nie przybywa, wręcz przeciwnie, ubywa. No i nie wiem, jak to będzie. Będę się martwił w momencie, kiedy w ogóle zabraknie tego zdrowia. No, teoretycznie te programy wszystkie dla bezdomnych i tak dalej, pomoce społeczne, niby to ma działać, a jak praktycznie to wygląda, że dalej ci ludzie siedzą, wolą siedzieć na ulicach, jak korzystać z tej pomocy domniemanej, bo urzędnikom się nie chce w to bawić, mimo że od tego są, bo po co sobie mają głowę zawracać jakimiś tego bezdomnymi i wyciągać ich problemy i je załatwiać w jakiś tam sposób, w miarę możliwości. Ja byłem krótko teraz ostatnio po pomoc społeczną, po odbyciu aresztu. Wszyscy mówią, że MOPS-y dają na początek, żeby jakieś wsparcie. Żeby zacząć, tak. Żeby coś tam zacząć. Nie dają nic, poza jakimiś tam kartkami do jadłodajni i to wszystko. Proponują nierealne rzeczy, bo mówią, że istnieje możliwość na przykład uzyskania mieszkania do remontu. Tylko zacznijmy od tego, jakby się miało 25 lat, to nigdy nie był bezdomnym, tylko by siedział gdzieś na budowie i cokolwiek robił, zarabiał pieniądze. Chyba że mu się faktycznie nie chce. Ale jak się ma 60 parę lat i zdrowia już praktycznie zero, to co tu można myśleć o jakiejś pracy, mieszkaniu? Tym bardziej o remoncie, tak? Albo o jakimś remoncie, nawet jeżeli potrafi się to samemu zrobić, ale przede wszystkim skąd wziąć pieniądze na to? Przecież materiały budowlane w tej chwili poszły tak drastycznie do góry, że remontuje ten, który ma pieniądze, to też narzeka, że wszystko jest takie drogie. Tak, i usługi, i materiały są drogie w tej chwili. Drogie, no. No niestety system podatkowy taki jest w Polsce, jaki jest. I eliminowanie tej tak zwanej strefy czarnej czy szarej powoduje to, że firmy no, muszą w legalu wszystko robić. No i to są koszty podniesione, bo każda złotówka na wypłatę do góry, no niestety powoduje podwyższenie kosztów. Dokładnie. W każdej dziedzinie. A jeszcze w tej chwili kraże, straszenie kryzysem, że kryzys, no jest. Tylko no, inflacja, że szaleje, no być może, że tak, że wojna jest. Tylko co to ma się do gospodarki w tym kraju? Pomaga się 4 milionom Ukraińców, a 300 tysięcy bezdomnych zostaje dalej na lodzie. Bo taka jest prawda. Może i więcej, a może mniej trochę jest, którzy nie korzystają z żadnej pomocy. Muszą sobie radzić tak, jak sobie radzą, na tej zasadzie. Czyli więcej społeczeństwo da człowiekowi, kupując jakieś tam żabce czy biedronce, kanapkę, bułkę, aniżeli jakakolwiek pomoc społeczna. Dlatego, że to są niby darmowe jadłodajnie. No, zje człowiek
ciepłą zupę, weźmie ten kawałek chleba, tylko co dalej? Wracasz z powrotem do punktu wyjścia, ja wiem, zdaję sobie sprawę. Problem jest chyba w każdym kraju taki sam. Chociaż ostatnio to się ten ktoś zmądrzał i z tej policji już tych bezdomnych nie nękają przynajmniej jakimiś głupimi mandatami za picie piwa, tylko pouczają, że nie należy. No bo co z tego, że on wypisze mandat za 200 zł? Tak go nikt nie zapłaci, tak. Jak go i tak nikt nie zapłaci, trafi mandat do sądu, sąd zasądzi po 5 zł, czy tam po 10 zł, te 200 zł do odsiadki, idzie człowiek na 20 dni odsiedzieć. Problem dalej pozostaje taki, że tych pieniędzy państwo nie ma, a de facto krzyczy, że więzień drogo kosztuje. No i tak siedzą po tych więzieniach po 2 miesiące, po 3 miesiące, bo minister sobie wymyślił, że jeżeli będzie straszył ludzi więzieniami, to będą płacić. Nie, ci, którzy mają zapłacić, to zapłacą jakiekolwiek grzywny czy mandaty. A ci, którzy nie mają, to z czego zapłacą i się godzą z tym i przyjmują to tak, jak jest. Tylko to nie jest rozwiązanie. No mówię, że rotacja w tych więzieniach polskich jest taka, jaka jest, że przychodzą ludzie i co rusz któryś wychodzi, bo odbył karę. 3 miesięcy więzienia, pół roku, 6 miesięcy, a przeważy to alimenty, jakieś właśnie grzywny, mandaty i tak dalej, także zamiast się pan minister nad tym zastanowić, czy to opłaci się wsadzać tych ludzi do więzienia i żeby mieć pełne więzienia, czy problem inaczej rozwiązać. Powiedziałeś, o ile dobrze zrozumiałem, że byłeś w areszcie niedawno, tak? No, wyszedłem 10 dni temu i akurat byłem w tych opiekach społecznych, która ma zagwarantować dla osadzonych, byłych osadzonych, jakąś tam pomoc pierwszą. Nie ma. Wsparcie. Mhm. Nie ma. Tak mówiąc o tym areszcie, chciałem zapytać, czy to jest tajemnica, za co tam trafiłeś? Nie, nie jest tajemnicą. To znaczy próby wyłudzeń. Jak każdy zresztą. Tam, gdzie są pieniądze, tam będą wyłudzenia, próby wyłudzeń i tak dalej. Czyli dowód osobisty? To znaczy akurat wreszcie mi na siłę wyrobiono. Aha, rozumiem. Myślałem, że nie masz. Mam, żeby przywrócić tożsamość. Bo tak to na co komu dowód, do czego jest potrzebny? Niepotrzebny. Jeżeli nie korzysta z pomocy społecznej, to nie, faktycznie. No po to, żeby to jakiemuś młodemu policjantowi, który chodzi i sprawdza, że sobie w notatniku podpisał, chyba tylko po to. Tak na zakończenie, czego można ci życzyć? Świętego spokoju, przynajmniej żyjąc na ulicy, człowiek nie traci tak zwanej tożsamości swojej. Wiadomo już, że jeszcze już niżej się nie spadnie, także nie ma problemu o upadku, nie ma człowiek żadnych problemów. Jedynym problemem to jest ewentualnie zjeść coś, napić się i gdzie będziemy dzisiaj spać. I to są 3 problemy, ale do rozwiązania zawsze na bieżąco praktycznie. W takim razie życzę ci tego spokoju i zdrowia, bo ono też jest ważne. No zdrowie przede wszystkim, bo zdrowie dużo daje. Że... Tylko przeważnie ci są na ulicach, co żyją, to tego zdrowia już nie mają albo mają faktycznego lenia w sobie, że im się nie chce cokolwiek robić. Żeby dbać. Uprzejmie ci dziękuję za rozmowę. Proszę. Wszystkiego dobrego. No również.